Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko takich ilościowych jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa, matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa, finanse przedsiębiorstw, ekonometria, prognozy i symulacje, mikro, makroekonomia, ekonomia matematyczna, menedżerska czy ocena projektów inwestycyjnych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na mojej stronie internetowej www.zadaniaprojekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, piszcie od razu na adres mailowy zadania@projekty.pl. Załączajcie od razu pliki. Gdy będę miała możliwość, to na pewno do Was odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Kwestia po prostu cierpliwie poczekać na moją odpowiedź i staram się mailować na bieżąco w miarę możliwości. A dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak uzyskać rozwiązanie z przedmiotu ekonometria, prognozowanie z zakresu obsługi programu GRETL, a w nim wykonania testu F na istotny spadek wariancji resztowej. I teraz tak, ja oczywiście, jak może już zauważyliście, bazuję dokładnie na tych samych danych, które są na poprzednim filmie, przed chwilą co nagranym. Chcę Wam po prostu pokazać, jak sprawnie już konkretnie wykonać test F w przypadku badania, czy lepiej na przykład wybrać trend liniowy, czy może kwadratowy, który ze stopni trendu będzie lepiej opisywał nasz model. I teraz w sposób taki, powiedzmy, zgodny z metodologią ekonometrii. I po pierwsze ja zbuduję jeszcze raz model, gdzie zmienną, dla której budujemy model, czyli zmienna zależna jest Y, budujemy trend liniowy. Wstępnie widać, wiadomo, tutaj powtarzamy sytuację, wartość P jest do 5%, bo to jest dwójka dopiero na 24 miejscu za zerem. Wartość dodatnia albo, ale bardzo niewielka, wskazuje na to, że tylko w bardzo niewielkim procencie istnieją szanse, że trend liniowy tutaj zapisany w sposób nieistotny wpływa na Y. On wpływa w bardzo istotny sposób, zaprzeczając temu, bo pojawiają się dwie lub trzy gwiazdki przy wartości P, bo statystyka testu studenta znacząco przekracza 2, czy na plusie, czy na minusie. I jeżeli mamy zdecydować, czy może jednak jakiś wyższy stopień trendu, to badamy w kolejności trend kwadratowy. I jeżeli dołożymy zmienną time kwadrat, a nie sam tylko time kwadrat, ale do time'u dodajemy time kwadrat, oczywiście jako tutaj widzicie time podniesiony do kwadratu zdefiniowany jest. Na innym filmie oczywiście ja tam podaję, jak zbudować model, czy tam powiedzmy jak zapisać w ogóle zmienną time 2 przez generowanie time'u 2. I jak widzimy, zarówno tutaj trend kwadratowy, jak i liniowy, oba posiadają w tym momencie, zwróćcie uwagę, 98% zmienności trendem kwadratowym można wyjaśniać Y, tutaj w 97% można wyjaśniać trendem liniowym zmienność Y. Wyniki są porównywalne, oba trendy są istotne, zarówno trend kwadratowy, jak i tutaj najwyższy stopień trendu liniowy w drugim modelu. I mamy tutaj, zobaczcie, 67, a tutaj 61 jako błąd standardowy reszt. W tym momencie ja bym sugerowała od razu wstępnie, że raczej trend liniowy będzie lepszy, jak robiłam na poprzednim filmie, ale żeby się upewnić, tak w ogóle zapisać to formalnie, przeprowadzić, który stopień trendu jest lepszy, czy liniowy, czy kwadratowy. Musimy na papierze wykonać, oczywiście najpierw zakładamy hipotezę zerową, brak istotnego spadku przy przejściu z trendu liniowego na kwadratowy, a w hipotezie alternatywnej testu F na Fischera-Snackedora zakładamy, że jednak ten istotny spadek wariancji ma miejsce. Wtedy dzielimy, jako statystykę testu bierzemy błąd standardowy reszt, zawsze dzielimy większy błąd standardowy reszt przez mniejszy, tak żeby wynik był powyżej jedynki. Wynik podnosimy do kwadratu, czyli dzielę 67 po przecinku. Ja włączę sobie kalkulator na szybko i mamy tak, dzielimy 67, 101,06 dzielę przez 61, 40135.
I teraz to, co otrzymujemy, to jest dopiero wynik podzielenia błędu przez błąd. Jeżeli ja mam mieć statystykę, która bazowała na wariancjach, to wynik podnoszę do kwadratu. Czy ja pojedyncze błędy podniosę do kwadratu, podzielę, czy iloraz tych reszt, tych błędów reszt podniosę do kwadratu, wynik dostanę dokładnie ten sam. Więc to jest moja statystyka testu na istotny spadek wariancji. Dla mnie jest niska, ale żeby formalnie to przeprowadzić, 1,19 muszę porównać do wartości z tablic statystycznych w programie Gretel. One są narzędzia dostępne w zakładce narzędzia, tablice statystyczne. I teraz w tym momencie, dobrze, to już jest nam niepotrzebne, tu zrzucimy sobie na bok ten wynik statystyki i otwieramy zakładkę test F, duża litera F. I teraz mamy uzupełnić zarówno stopnie swobody licznika, mianownika i podać prawdopodobieństwo. Chodzi o to, że w statystyce F liczyliśmy wynik z trendu, który miał wyższy błąd, czyli z trendu liniowego przez błąd z trendu kwadratowego, bo był niższy. I teraz stopnie swobody licznika zawsze w teście F, zapoznajcie się czysto z teorią, musicie podzielić, może tak, stopnie swobody licznika. Licznik, w liczniku był błąd standardowy reszty z trendu liniowego, zawsze to jest n minus k minus 1. N to jest liczba obserwacji 30, k stopień trendu, a więc stopień jest rzędu trendu pierwszego i minus 1. Czyli ja bym tu wpisała dosłownie 30, minus 1 i minus 1, ale ja tu wpiszę, że to jest w tym momencie 28. W mianowniku był stopień trendu kwadratowego, gdzie obserwacji było 30, a stopień trendu był kwadratowy, czyli drugi. Czyli od 30 odjęłabym 2 i minus 1, bo zawsze stopnie swobody w teście F to jest n minus k minus 1. A więc ja bym tu dosłownie wpisała z ręki 27. Pokazałam tylko, skąd to się bierze. A prawostępne prawdopodobieństwo jest to ten właśnie poziom istotności, jaki bierzemy czy w modelach, czy w tym teście F na istotny spadek wariancji resztowej. Ja zakładam, że to jest 5%. Test F z natury rzeczy jest testem tylko prawostronnym, bo nie bierze pod uwagę wartości ujemnych, więc jeżeli kliknę teraz sobie OK, uzyskuję wartość krytyczną w tym teście. I teraz tak, popatrzmy sobie prawidłowo w kolejności. Na kalkulatorze mam statystykę tego testu, a tu jest wartość krytyczna z tego testu, wynosi 1,897. Oznacza to tyle, że statystyka testu, czyli na kalkulatorze wynik, na pewno jest mniejsza od krytycznej. A w teście F, jeżeli wynik statystyki jest mniejszy od krytycznej, to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która w tym momencie mówi o tym, że nie ma istotnego spadku wariancji resztowej przy przejściu z trendu liniowego na kwadratowy. No i u nas taka będzie decyzja przy poziomie istotności 5%, bo gdybyśmy sobie założyli inny poziom istotności, nie wiem, na przykład 1% albo 10%, może decyzja byłaby inna. Ale przy standardowym poziomie istotności na poziomie 5% decyzja jest taka, że nie ma spadku wariancji resztowej istotnego, bo jakiś tam jest, niewielki faktycznie, że tak powiem, zamiana siekierki na kije, jakbym tak sobie zażartowała, więc lepiej by było, i teraz zasada jest taka, gdy nie ma istotnego spadku wariancji przy przejściu z trendu prostszego na skomplikowany bardziej, czyli z trendu liniowego na kwadratowy, to lepiej zostać przy trendzie prostszym. Bo nie sztuka jest taka, żeby mieć jak najwięcej zmiennych objaśniających, ale model o najwyższej jakości. A więc tutaj ten spadek wariancji nie jest w żaden sposób jakiś zaskakujący, pozytywny i zostać lepiej przy trendzie liniowym. Więc na dalszym etapie, nie wiem, czy budowy modelu trendu, możecie zbadać jakiś ewentualnie trend sześcienny, czy występuje, ale na pewno lepszy trend jest liniowy niż kwadratowy. Możecie zbadać istotność trendu sześciennego, zależy jak tam na uczelni jest to teoria przedstawiana, ewentualnie sprawdzić jakiś trend nieliniowy lub jakąkolwiek inną formę, czy dalej możecie zbadać, czy występuje
występuje autokorelacja składnika resztowego w takim modelu trendu liniowego, czy dodać ewentualne opóźnienia, zmienne sezonowości, jeżeli mamy jakąś częstotliwość większą niż roczną, czy dodać jakąś zmienną objaśniającą, taką egzogeniczną czy endogeniczną opóźnioną, tutaj tych Y-ów opóźnionych. Jak najbardziej myślcie, co by było dobre dla Was, zależy nad czym pracujecie. Więc ja kończę na tym omawianie tego zadania. Gdy potrzebujecie się ze mną skontaktować, czegoś nie rozumiecie, to mailujcie od razu na adres mailowy zadania@projektymałpa.wp.pl. Załączajcie od razu swoje pliki z zadaniami. Gdy będę tego miała okazję, to odpiszę do Was. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań. Komentujcie moje filmy, subskrybujcie kanał, bo może kiedyś Wam się przydać. Udostępniajcie te filmy znajomym, może ktoś z nich skorzysta i zrozumie, o co chodzi w tym całym Gredlu. I korzystajcie z całej wiedzy udostępnionej przeze mnie. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce. Cierpliwości.